Gdybyśmy oglądali statystyki, to myślę, że posiadanie piłki by było po naszej stronie, to sytuacje by były też po naszej stronie. Szczególnie w pierwszej połowie drużyna zagrała naprawdę bardzo dobre spotkanie. Później było ciężko, jak Jagiellonia skutecznie broniła dostępu do bramki. No szkoda, ja mówię, szczególnie tej pierwszej połowy, kiedy mieliśmy swoje sytuacje. No niestety trzeba szanować też punkt, jak się nie uda strzelić bramkę, ale tak jak powiedziałem, że te statystyki na pewno na plus, ale to się w piłce nie liczy, tylko liczy się to co w bramce. W pierwszej połowie na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy to spotkanie, widać było, że ta otoczka i mecz, jaki miał ciężar gatunkowy, było widać po zawodnikach. W drugiej połowie zaczęliśmy bardzo dobrze, bo mieliśmy kilka sytuacji, potrafiliśmy już być dużo, dużo groźniej, ale to wszystko, co trenujemy, że staramy się te piłki z boku dogrywać, w wielu momentach jeszcze nie wychodziło i trzeba czasami w niektórych meczach docenić punkt i że ta przewaga to jest mecz taki, który bardzo dużo nerwów kosztuje wszystkich i zdajemy sobie sprawę z tego, że takie walka do końca jest. Na pewno punkt zrobiliśmy jeszcze na Podbeskidziem dodatkowy, który w kontekście tego, że miejsce zajęło Podbeskidzie jest wyżej, to jest bardzo ważne, a tak samo tu utrzymaliśmy dystans do dwóch ostatnich zespołów i teraz za tydzień trzeba się zmobilizować na mecz z Podbeskidziem, żeby po prostu potwierdzić to wszystko i zamknąć tutaj temat. Zostało wtedy 3 kolejki do końca. Zabrzańscy Szczypiorniści powalczą o 5 miejsce w tabeli. Po wygranej w Zabrzu trójkolorowi mieli aż 13 punktów zaliczki. Przewaga ta okazała się kluczowa. W rewanżowym spotkaniu drużyna z Głogowa szybko narzuciła tempo gry i objęła prowadzenie. Górnik nie poddał się jednak bez walki i na przerwę obie drużyny schodziły przy stanie 14-14. Druga połowa należała już jednak tylko do Chrobrego, który bez litości wykorzystywał każdą okazję oraz słabość Zabrzan, którzy nie byli w stanie zatrzymać Głogowian w drodze do zwycięstwa. Gospodarze wygrali rewanżowe spotkanie aż 31-23, ale dzięki 13-punktowej przewadze z pierwszego spotkania to Górnik Zabrze będzie walczył o 5. miejsce. Rywalem Zabrzan będzie KPR Erce Legionowo, z którym pierwsze ligowe spotkanie trójkolorowi wygrali zaledwie 1 punktem, a rewanż zakończył się remisem. Z Chrobrym Głogów Górnik zmierzy się jeszcze 27 kwietnia w walce o awans do Final Four Pucharu Polski.